Już dziś wieczorem w klubie Klimat w Bielsku-Białej odbędzie się Bielsko-Biała Blues Festival. Jako gwiazda wystąpi Erik Sardinas i Big Motor. Dziś rano udało nam się przeprowadzić krótką rozmowę z Erikiem, który na zakończenie zagrał specjalnie dla nas jedną ze swoich piosenek. Dziś po raz pierwszy zagrasz w Bielsku-Białej, ale nasza publiczność jest ci dobrze znana, bo grałeś w Polsce na przykład dwa razy na festiwalu Rawa Blues, blisko Bielska-Białej, bo w Katowicach. Czego możemy spodziewać się po dzisiejszym koncercie? Jestem bardzo podniecony powrotem do Polski. Minęło już trochę czasu, zdecydowanie zbyt dużo jak dla mnie. Rawa Blues to piękny festiwal. Sprowadzają tam świetnych wykonawców, więc bardzo się cieszę, że powróciłem. A co do dzisiejszego występu? Jeżeli wiesz mniej więcej, na czym polegają koncerty Big Motor, to będzie właśnie takie bluesowo-rockowe przeżycie. Ten koncert to po prostu muzyka. Niezależnie, czy lubicie bluesa, czy rock'n'rolla, czy wolicie trochę więcej duchowych przeżyć muzycznych, to wszystko będzie miało miejsce dziś wieczorem w klubie Klimat. Głośne, dumne, ale także pełne szacunku dla bluesa i muzyki w ogóle. Ale twoje koncerty to także wielkie show, podczas których robisz różne szalone rzeczy, jak na przykład podpalanie gitary. Tak, gitary były w ogniu kiedyś, to prawda. Patrzę na tę gitarę i wygląda trochę, jakby była nadpalona. To moja ukochana. Nigdy nie gramy takiego samego koncertu dwa razy. Zawsze gramy prosto z serca to, co czujemy, i to daje wielkie muzyczne przeżycie. Wasza muzyka jest nie tylko dla fanów bluesa, ale także miłośnicy hard rocka znajdą z nią wiele wspólnego. Można tak powiedzieć, ale mówiąc szczerze, to gramy dla każdego, kto kocha muzykę. Kiedy myślisz o tradycyjnym bluesie, nie myślisz o Jimim Hendrixie. Ale kiedy myślisz o Jimim Hendrixie, nie myślisz o AC/DC. Nie pomyślisz o Allman Brothers, myśląc o Johnnym Winnerze. Ale jeśli połączysz ich wszystkich razem, to zobaczysz te muzyczne powiązania. A każdy z nich wyrasta jakby z drugiego. To jest ta moc, mój szacunek dla tradycyjnego bluesa z lat 20. i 30. Blind Lemon Jefferson, Robert Johnson, Fred McDowell, Charlie Patton. To są korzenie tego, z czego i ja wyrastam, ale muzyka cały czas idzie do przodu. From anything from T-Bone Walker into the 50s with Chuck Berry, Bo Diddley, these people were. Ci ludzie popchnęli muzykę do przodu. The Stones, Zeppelin, The Who, Faces. These bands had. Te zespoły miały coś do powiedzenia. Oni ruszyli do przodu i my to czujemy. To są kolejne milowe kroki, a wszystko zmienia się w wielką falę, której korzenie tkwią w bluesie. I tego właśnie doświadczycie dziś wieczorem. Powróćmy zatem do dzisiejszego koncertu. To będzie po prostu wielka zabawa dla wszystkich, którzy kochają muzykę. Tak powiedziałeś. Z pewnością przybyliśmy bardzo długą drogę, aby świetnie się bawić. Możesz coś dla nas teraz zagrać? I will try. All right. It's a little early in the morning, so. Look out, baby. Mm-hmm.
tell me, mama. Ooh, now what more can a poor boy do? You got to tell me, mama, now. What more can a, what more can a poor boy do? I'm coming back home, baby, just to see my good girl True. Thank you very much. Okay. Thank you. Dziękuję. Thank you. Thank you. See you tonight. You bet. Absolutely. See you guys tonight.